ty, mój mistrzu. Niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak ty, mój mistrzu. Poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze ty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich pielgrzymów obecnych na tej mszy świętej, którzy pragną dziś powierzać się Matce Bożej Fatimskiej ze swoimi prośbami, intencjami, podziękowaniami. A my z grupą pielgrzymów z parafii świętego Marcina w Żninie pragniemy dziś modlić się w sposób szczególny za wszystkich kapłanów, i za żywych, i za zmarłych. Pozwolę odczytać intencje, które pielgrzymi odczytali, dlatego usiądźmy na chwilę. Modlimy się dziś za świętej pamięci księdza Stanisława Mocnego, księdza Gaweł, ksiądz Jan Graczek, ksiądz Bogusław Kuhn, ksiądz Lech Gralak oraz o powrót do zdrowia i mocniejszenia posługi wiernym dla księdza Piotra Węcla, z podziękowaniem dla fatimskiej matki za dar probostwa księdza profesora Wojciecha Szukalskiego, z błagania o nieustanne wsparcie dla niego, by nie stracił sił w dawaniu pięknego świadectwa, mądrości kapłaństwa, w dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem, autorytetem z kolejnymi pokoleniami uczniów Chrystusa i bycia opieką dla zagubionych wiernych w świecie ginących wartości. Intencja za świętej pamięci księdza Stefana Smaruja, księdza Jana Lewandowskiego, za duszę księdza kanonika Wacława Kamińskiego, Jana Lewandowskiego oraz łaski umocnienie posłannictwie dla księży pracujących, sprawujących posługę kapłańską. O powołania do stanu duchownego niech Bóg wspiera i da siłę w realizacji powołań. Proszę o zdrowie dla księdza Adama Bonieckiego. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla księdza Piotra Rafała Grzegorza, za zmarłych Smaruja i Lewandowskiego. Do Matki Bożej Fatimskiej o zdrowie dla proboszcza Piotra Rutkowskiego, wikarego Jarosława Banasiaka, seniora Benedykta Konieczki. Do Matki Boskiej Fatimskiej z prośbą o zdrowie dla księdza kanonika Franciszka Misiewicza i seniora księdza Konieczki. Świętej pamięci księdza Smaruja, księdza Jana Lewandowskiego, księdza Stanisława Kowalskiego i modlimy się o zdrowie dla księdza Piotra Rutkowskiego. Modlimy się o zdrowie za świętej pamięci księdza Tadeusza Puca, księdza Tadeusza Nowaka, księdza Piotra Rutkowskiego, za duszę świętej pamięci księdza Walentego Puca, księdza Stefana Smaruja, księdza Jana Lewandowskiego. Modlimy się za świętej pamięci księdza Walentego Puca, Stefana Smaruja, księdza Jana Lewandowskiego, zdrowie dla księdza Tadeusza Puca, Piotra Rutkowskiego, Rafała Chmielewicza. Panie Jezu, dziękuję Ci, że mamy między sobą księdza Jarosława oraz proszę o zdrowie, siły i opiekę Matki Bożej dla księdza Piotra. Za spokój duszy księdza kanonika Edmunda Ruty oraz o błogosławieństwo Boże dla kapłanów w dalszym duszpasterzowaniu. Matko Boża Fatimska, proszę Cię o łaskę wytrwania w kapłaństwie oraz Boże błogosławieństwo i Twoją matczyną opiekę dla księdza Jarosława, księdza Piotra, biskupa Stanisława, biskupa Pawła, księdza Grzegorza, księdza Dariusza oraz dar życia wiecznego dla zmarłych kapłanów księdza Antoniego Owczarka, księdza Józefa Świniarskiego. Za świętej pamięci księdza Jana Lewandowskiego, księdza Marlewskiego i o powołania kapłańskie. Za świętej pamięci księdza Lewandowskiego, Marlewskiego oraz o nowe powołania kapłańskie do służby Bożej. Za świętej pamięci księdza Smaruja Lewandowskiego oraz dar modlitwy dla księdza Jarosława. Za świętej pamięci księdza Lewandowskiego, Weroniki Bronki, Mielcarka, Janika Wardę oraz o dar modlitwy dla księdza Sławomira Rydza. Proszę o modlitwę za kapłanów żywych i umarłych, których Bóg postawił mi na drodze mojego życia. Matko Boża Fatimska, prosimy o nowe święte powołanie kapłańskie i zakonne. Dziękujemy za kapłanów, którzy pojawili się w naszej drodze życia i prosimy o potrzebne łaski dla nich oraz dla księdza proboszcza Sławomira Rydza, księdza Pawła Wilczewskiego, siostry Anny Rus. Niech Pan Bóg przyjmie do swojej chwały zmarłych kapłanów księdza Zdzisława Lipińskiego, księdza Marka Sobocińskiego, księdza Kazimierza Prusaczyka w intencji jak najwięcej powołań kapłańskich oraz za dusze zmarłych księży w Bojadłach. Oddajmy w opiekę Matce Bożej kapłanów księdza Macieja Biskupa, księdza Konrada Krajewskiego, księdza Pawła Podeszłę oraz prośmy o dar życia wiecznego dla Jana Kaczkowskiego, Piotra Pawlukiewicza.
Panie Boże, dziękujemy za kapłanów, których spotykaliśmy na naszej drodze życia, aby zawsze kierowali nasze serca ku Jezusowi i Maryi. Módlmy się za o liczne powołania kapłańskie i zakonne. Za duszę świętej pamięci błogosławionego księdza Narcyza Płuca, księdza Walentego Płuca, siostrę Mieczysławę Płuc, księdza kanonika Stefana Smaruja, księdza prałata Jana Lewandowskiego, księdza Stanisława Cyroka, księdza Wacława Kamińskiego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla księdza Rutkowskiego i księdza Tadeusza Płuca. Intencja, prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo i dar Ducha Świętego dla księdza Piotra Rutkowskiego, za zmarłych księży Romana Siwę i Jana Świtała. Te wszystkie intencje składamy u stóp Matki Bożej. Ja w swej prośbie proszę o łaskę wytrwania do końca w służbie Bogu i ludziom. I dziękuję za każdą osobę, którą Bóg postawił na drodze mojego powołania. Tej mszy świętej także polecamy świętej pamięci Krzysztofa Stróżyka, intencja od kolegów i koleżanek z klasy rolniczej. Na początku tej mszy świętej przeprosimy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę.
wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój, laska pasterska są moją pociechą. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i w Nim się znalazł. Alleluja. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie, w kapłańskim posługiwaniu, drodzy kapłani, siostry i bracia, dziś o kolejnym poranku gromadzimy się w kaplicy objawień, tu w Fatimie, by prosić o dar nowych, świętych i licznych powołań do służby Bożej. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa i nie ma kapłaństwa bez Eucharystii. Oto pierwsza bardzo ważna nauka płynąca do kapłanów, ale również do nas wszystkich, byśmy zdawali sobie sprawę z tego, po co w ogóle kapłan istnieje. Rozlega się w dzisiejszym świecie głośne wołanie o silną modlitwę w intencji powołanych, ale i o powołania kapłańskie i zakonne. Niech zatem ta chwila ciszy i refleksji nad Słowem Bożym, które przed chwilą usłyszeliśmy, jeszcze bardziej w nas wzmocni ducha modlitwy, tak bardzo potrzebnego dzisiejszemu światu, o powołanych i zapowołanych.
powstańmy. Przez Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, skierujmy nasze ufne prośby i błagania. Za święty Kościół powszechny, aby wytrwale dawał wobec świata czytelne świadectwo miłości Chrystusa. Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego Franciszka, papieża seniora Benedykta, aby pełni mocy Ducha Świętego prowadzili Kościół ku miłości. Ciebie prosimy. Za naszych biskupów, wszystkich biskupów, za cały Episkopat Polski, prezbiterów, diakonów, aby będąc wiernymi szafarzami Bożych tajemnic, prowadzili powierzony sobie lud drogami zbawienia. Ciebie prosimy. Za wszystkich odczuwających w swym sercu głos powołania kapłańskiego, aby szczerze i z gorliwością odpowiedzieli na Boże wezwanie. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy są szafarzami Bożych tajemnic, aby wytrwali do końca. Ciebie prosimy. Za zmarłych kapłanów, którzy udzielali nam łaski Chrztu Świętego, przygotowali nas do pierwszej komunii świętej, do przyjęcia sakramentu bierzmowania, sakramentu małżeństwa, aby Bóg obdarzył ich łaską zbawionych. Ciebie prosimy. Za nasze święte zgromadzenie, byśmy przez czyny miłości świadczyli wobec bliźnich, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Ciebie prosimy. Boże Ojcze wszelkiego miłosierdzia, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie najpełniej ukazałeś nam swoją miłość i nie przestajesz troszczyć się o wszystkie swoje dzieci, przyjmij z upodobaniem nasze modlitwy i wspomóż nas swoją łaską przez Chrystusa Pana naszego. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, byście się wzajemnie miłowali. Byście się wzajemnie miłowali. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, Ty powołałeś kapłanów do służenia Twoim ołtarzom i Twojemu ludowi. Spraw przez łaskę płynącą z tej ofiary, aby ich służba podobała się Tobie i przynosiła Kościołowi trwałe owoce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele.
Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Tak jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak jemu chwała i cześć. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Eucharystia, którą złożyliśmy w ofierze i przyjęli, da nam gorliwość kapłanom i wszystkim wiernym, aby zjednoczeni z Tobą w trwałej miłości godnie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dziś w nasz pielgrzymkowy dzień kapłański modlimy się za wszystkich kapłanów, których spotykamy na naszej drodze życia i których spotkaliśmy. Niech zatem modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej przyczyni się do wzrostu ich wiary, nadziei i miłości. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Módlmy się za zmarłych kapłanów, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, wyłowić serca słowo.